Jeho elfy, tutaj Olga i moi drodzy Leonardo da Vinci, kto? Jan Matejko, ja jestem w ogóle tych nobodies, kochani. Ja znam tylko najlepszą artystkę na świecie, Slagę. I moje umiejętności pokażę wam w tej grze, gdzie mamy różnych klientów. Mamy obecnie narysować, kochani, portret mężczyzny, ale co jest w ogóle ciekawe w tej grze, to że my narysujemy jakiś tam swój własny obrazek, a potem na końcu AI nam w jakiś sposób go poprawi, więc ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Czekajcie, ma mieć małe, po prostu krótkie blond włosy. Cudownie! Czerwoną tą, czerwoną ma mieć również brodę, dokładnie. Boże, kochany, jeżeli AI mi z tym nie pomoże, to najlepszy obrazek na świecie, absolutnie. Oraz mają być jakieś niebieskie kółka w tle. Ojoj, ale tu był przecież ten obrazek. Nieważne, ponieważ ja sobie zrobiłam swoją własną ramkę. I do tego jeszcze jakieś te, jak one się nazywają? Gwiazdki, cudownie. Błagam, że na inteligencję, jeżeli ty mi teraz nie pomożesz, to ja nie wiem, kto mi pomoże, po prostu chyba Bóg sam, naprawdę. A few moments later. No o to mi chodziło, kochani! Gdybym ja nie miała po prostu tylko 10 sekund na rysowanie całego tego obrazka, to oczywiście, że coś takiego by mi wyszło, no absolutnie! Dobra, spróbujmy jeszcze raz, żeby zrobić arcydzieło. Ma to być piękna scena, śnieg na tej, na górze. No to cudownie, ponieważ ja to nie mam białego. Powodzenia, Genali. To jest takie coś i jest góra. Dobra, i to ma być również jakiś zły smok, który lata nad tą górą. Aha, cudnie, wspaniale. Poczekajcie! A to jest, dobra, on zienie ogniem, to nie jest samolot. I on chce jakiś jeszcze, proszę bardzo, lasek? To jest bardzo mało kolorów, to jest ta kwestia. To nie jest tak, że moje obrazki są brzydkie, to nie ma kolorów tutaj. I ma być jeszcze jakaś mała wróżka w tym lesie. Excuse me? Oczekiwania wobec rzeczywistości, what is this? O mój Boże, dobra. Dobra, nieważne, tylko wróżki zabrakło, prawda? No i może tego samolotu smoka. Tym razem ma to być egipska piramida. O mój Boże, to jest całkowicie łatwe. Ja się tutaj z tym, nie będę trudzić, ponieważ mamy, słuchajcie, egipską piramidę i, w tej piramidzie ma być ta, jakaś trumna. Przepraszam bardzo, ale jak ja mam to zrobić? No dobra, to bardziej wygląda jak jakiś taki, nie wiem, drzwi do tego może? Oj, dobra, nie mam już czasu, poczekajcie. I mamy mumię narysować w tej oto, w tym sarkofagu. No sorry, nie zrobię tego, ale również mają być jakieś egipskie rysunki na ścianach. Wydaje mi się, że potrafię robić tylko i wyłącznie jednego człowieka. Jest to całkiem smutne, moi drodzy. Ej, wytyfy, ja w sumie rozumiem, co sztuczna inteligencja chciała przekazać, to bo mamy i człowieka, i piramidę. To nie jest do końca to, co klient chciał, okej? Dobra, ale to przemilczmy, ponieważ to jest całkiem takie ładne, ale z drugiej strony straszne i tylko jakby chyba mi się podoba. Ale teraz spróbujmy całkowicie nie słuchać klienta i zrobić coś samemu. Zróbmy sobie, słuchajcie, jakieś takie czerwone oczy, nie wiem, wydaje mi się, że zrobimy taką postać z horroru na przykład i żeby ona miała wielką buzię, tylko że problem polega na tym, że ja bym chciała robić to trochę dłużej niż to, co nam daje gra, ponieważ ona nam chyba daje na to wszystko 30 sekund, więc nie narysuję czegoś takiego naprawdę ładnego. Znaczy, przepraszam bardzo, to jest absolutnie ładne i cudowne. Nie wiem, dlaczego to ja dodaję. Czy to są może jego włosy? Może, słuchajcie, ale ja bym jeszcze dała jakąś tutaj krew i tak dalej. I do tego jeszcze narzędzie zbrodni, dawaj. Jeszcze trzeba nóż narysować. O, dobra. I to jest walone we krwi. Tak, absolutnie. Zobaczymy, co w takim razie AI nam zrobi z tym. Codziennie coraz bardziej odchodzimy od Boga. Co to jest, kochani? Yeah. Ja tu widzę jakąś taką głowę żaby i tutaj mógł być jakiś laptop może? Nie mam zielonego pojęcia. Tam w tle w ogóle są jakieś budynki albo pociągi, które jeżdżą. Nie wiem, dlaczego on jest... On chyba, bo to jakaś żaba. Otoczona jakąś tarczą może? I to ja w ogóle nie mam pojęcia, wygląda jak ktoś po prostu zwrócił jakiś kolorowy płyn. To nie jest do końca to może, co chciałam osiągnąć, ale... A co jeżeli byśmy spróbowali narysować mnie? Tak wiecie, może akurat się uda, prawda? Mam 30 sekund, więc to jest ta kwestia, której naprawdę nie lubię, ponieważ ja bym chciała troszeczkę może więcej czasu poświęcić na moje arcydzieła. O mój Boże. Czy ona ma stanik na głowie? Co to jest w ogóle, dziewczyno? Dobra, idziemy dalej, kochani. Nie patrzymy się w ogóle na tego klienta. Czy ja będę miała oczy? Bo to jest trochę istotna sytuacja. Czy mi jeszcze, nie wiem, będę miała czas? O, no genali, słuchajcie, totalnie. Jeszcze
co ja bym mogła zrobić, żeby to była bardziej Gaenali. Szyję bym mi mogła dodać, bo chyba szyję sama mam, to przyznaję. I o Jezu, no że zielony potrzeba, żeby dokończyć włosy w ten sposób. O, okej. Okay. Bestie, what is this? Ja narysowałam tak wspaniały po prostu mój rysunek. To jest podobieństwo jeden na jeden, a ten dosłownie dał mi... Ja nawet nie musiałam tego powiedzieć, co to jest, dziura na morzu? Albo trochę wygląda jak ten taki nabój do pistoletu. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się nazywa, no ale wiecie, o co mi chodzi. Albo może to jest jakaś rakieta, która spada. Albo może to jest meteor. Meteor po prostu mojej piękności, która spada na świat. Tak też może być. No dobra, tym razem posłuchamy klienta. On chce jakieś góry. Nie ma problemu, mordo, proszę cię bardzo. To wcale nie wygląda jak tyłek. To są absolutnie góry. Co jeszcze potrzebujesz? Mają być jakieś ciemne tutaj te chmury, które będą nad tymi, nad tym tyłkiem. Absolutnie, że tak. I mają być również dwaj bardzo muskularni mężczyźni, którzy z tobą walczą. Przepraszam bardzo, ale jak ja mam zrobić muskularnego mężczyznę? Czy to może być jego ręka? I co jeszcze? Czekaj, to jest jeden mordo i do tego mają być jeszcze jakieś te, jakieś lampy. Dobra, lamp nie będziemy patrzeć, to są dwaj muskularni mężczyźni, wcale nie jakieś żuwnice. Okej, dobra, wiem co, gdzie, jak powinno być, ale powiem wam szczerze, jestem naprawdę zaskoczona, że to ogarnęło tych moich muskularnych mężczyzn. To, a w żaden sposób nie ogarnęło tego, że to są chmurki. Wydaje mi się, że to jest najbardziej podstawowy rysunek chmurek, jaki istnieje. To po pierwsze, a po drugie tym bardziej, jeżeli chodzi o góry, prawda? A on z jakiegoś powodu zrozumiał tylko i wyłącznie moich muskularnych mężczyzn. Okej! Okay. Jako tło ma być jakiś las, dobra. To będzie łatwe, zrobimy sobie, proszę bardzo, jakieś pnie drzewa, następnie liście i ma być jakaś mała dziewczynka. Dobra, poczekajcie, weźmiemy sobie w takim razie małą dziewczynkę. Hop, hop, hop. Dokładnie. I jako, że to ma być dziewczynka, to zrobimy jej piękną kokardkę. Okej, okay. I... Kurczę, ma być jakiś czerwonym kapeluszu, no. Ale przecież ja narysowałam jej piękną tą kokardkę. Dobra, będzie taki, słuchajcie, kapelusz z kokardką, dokładnie. I ta dziewczynka ma być, ma, proszę bardzo, mieć nałożoną sukienkę w kolorze czerwonym. Troszeczkę słabo, ponieważ narysowałam ją na pierwszym planie, przez to nie widać jej sukienki, ale może trochę słabo, trochę pusto, ale i tak wydaje mi się, że całkiem nieźle mi poszło. Jestem zaskoczona, że akurat znowu AI zrozumiało, proszę bardzo, dziewczynkę i okej, okay, ale gdzie jest ten ogólnie las, kochani? Przecież widzę, że tutaj jest zielony i że są liście, a tutaj nie dość, że nie ma nieba, nie dość, że nie ma podłogi, to jeszcze tym bardziej naprawdę nie ma żadnego lasu. Dobra, i ostatnie, ma to być, kochani, pustynia, a więc raczej po prostu zrobimy podłogę na żółto, żeby widać było, że jest to piasek, prawda? Czego dalej potrzebujesz? Ma być UFO, które chce lądować. No to również nie będzie jakieś bardzo proste, Boże, bardzo trudne, przepraszam bardzo. No i widać, że to UFO chce lądować. A i ma być również na tej pustyni jakiś ufoludek, dobra. To nie jest gruszka, to nie jest gruszka, nawet nie myślcie, że to jest gruszka. I do tego ma być jakiś tam, czekajcie, jakaś lampa z tego UFO ma lecieć. Dobra, to człowiek wygląda po prostu jak jakaś smutna gruszka, ale... No dobra, szanuję, że ogarnęło moje UFO, ale przepraszam bardzo, gdzie jest mój UFO-ludek, co? To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że szczególnie użyłam koloru żółtego, żeby to było widać, że jest to, proszę bardzo, jakaś pustynia. A ten mi dał normalnie, kurde, zielony, nie dość, że zielone po prostu trawy, to jeszcze drzewa w tle. Nie wierzę, słuchajcie. I tak... Trzecia kwestia, to okej, okay, troszeczkę wygląda jak UFO, ale również jakaś lampa i albo jeszcze totalnie dziwny kwiatek, więc ja tego nie kupuję, będę szczera. Dobra, ale chyba przekonaliśmy się, kto jest po prostu lepszym rysownikiem, czy ta inteligencja, a po pierwsze, jeżeli kochani potrzebujecie w swoim życiu więcej rysowanego kontentu od po prostu Slay Olgi, to absolutnie serdecznie ja wam go przygotuję, tylko napiszcie komentarz i co, na razie na się żegnam, do kolejnego zobaczenia i cześć!